CaseDrop.eu. Zrób najlepszy profit w sieci. Odbierz darmową skrzynkę z SuperDropem. Ulepszaj swoje skiny, skorzystaj z dużego magazynu i wypłać skiny w kilka minut. Sprawdź nowe skrzynki oraz częste promocje. Użyj kodu z opisu, aby odebrać darmową skrzynkę na CaseDrop.eu. Headshot, no i Hampus dwukrotnie. Oj, bolesne strzały. Kej, od respa, błagam. Kej, traf. Pokaż trochę magii. Snacks, jeszcze próbuję. Snacks z jednym headshotem. No proszę. Odzyskujemy teraz nadzieję. Walczy killer, chociaż ten obity bardzo mocno. No i tracimy Keja, chociaż Snacks po raz kolejny trafia w głowę. Snacks to klika! Teraz Snacks się obudził, on leci po więcej! Snacks, kończ to! Kończ to, Janusz! Ten jeszcze walczy killer obok niego. Tylko ZTR przeładowuje broń. W tym momencie Snacks na skrzynki. Snacks chyba wie o nim ZTR, ale Snacks, Bóg! Snacks to teraz rozdał! To jest nieprawdopodobne, Janusz Zejsem w takiej rundzie, w takim meczu. Kocham cię, Janusz! Za to, co teraz zrobiłeś, to jest coś pięknego! Takiego Snacksa chcemy oglądać zawsze! Reakcyjny CS. Nam idzie skrót, od razu zajęcie pozycji przez Popskiego, no i Snacks to musi zginąć, bo on nie spodziewa się rywala tak... Co? Snacks to teraz trafił, no i zastanowił się w tym momencie ZTL, czy aby na pewno chce atakować. Jedyny pocieszający fakt jest taki, że... Jutro ma być powtórzony karny Błaszczykowskiego. Liczę, że tym razem trafi. Zostaniemy mistrzem Euro. Takie proste, chociaż Innocent z eliminacją. No i cóż, na plecy Killer. Co tu się wydarzyło? Snacks po raz kolejny w głowę, no i teraz Killer może grać, może on wejść na plecy. Terroryści za chwilę może sprawdzą, nie, ale Killer trafia, Rez jest na kanapce, ten zdobędzie eliminację, Killer blisko, Rez po raz kolejny, co tu się dzieje? No i Innocent zostaje sam, podnosi już broń, ale Rez to wszystko kończy. No nieprawdopodobne, była przewaga 3-1, Rez niestety w tym najtrudniejszym momencie. Bardzo, trafia przez Smoke'a i terroryści już będą przyspieszali, znowu podejście szybkie na bombset, tu jest 3 naszych zawodników, Killer schowany, jest Snacks, jeden, drugi dla Snacksa i teraz Killer wychyla, ostatni żywy device, tylko on przeżycił, ale tu bez żadnych szans. Znowu runda bez żadnych strat. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Najpierw na bombsite A, już na bombsite B. No i teraz to może być zaskoczenie, chociaż Probski wychyla. Innocent! Piękny headzik z Digla od Innocenta. No teraz się musiał Probski mocno zdziwić po tym nieprawdopodobnym strzale od Pawła Mocka. O proszę. Fantastyczny strzał i teraz Snacks. Jak to nie siadło, nie wiem, ale jest Mocek. Jest jeszcze Innocent i jego mocarny Digl. Paweł, to jest ten moment, żeby wychylać. No i właśnie, frag dla Innocenta. Wychyla Rez, chociaż już obijany przez Killara. Innocent, teraz na czas. Oj, Innocent to wszystko kończy. Hat-trick Innocenta. Brawo, brawo, brawo. Piekielnie ważna runda jako wygrana. No i proszę bardzo. Fantastycznie, Paweł Mocek. Coś fantastycznego. I co się okazuje? Czekaliśmy na to tyle lat, tak naprawdę. Zawodnicy nieśli ciężar przez tyle lat. Mamy w końcu to. Wygrywamy z faworytem. Wygrywamy z wielką marką, prawda? Naszym polskim Anonimo. I nagle, po raz pierwszy w historii Counter-Strike'a słyszymy, że mamy powtórzyć mecz. Trzpineczka Mati. Dziękuję bardzo. Dramat. Koszmar. To jakiś w ogóle zły sen. Tak to wygląda, słuchajcie. Mi tak cholernie przykro. Po tym, co się wydarzyło. Najlepsze jest to, że na tego losa, słuchajcie, najbardziej narzekał Device. A Device na losie grał 2 razy lepiej niż dzisiaj bez losa. Ja myślę, że Device teraz powinien napisać na Twitterze, żeby jednak anulować tę powtórkę i żeby jednak tamten pierwszy mecz się liczył, wam powiem. Bo Device indywidualnie rating 0,55. Mamy, poleciał Smoke, wie skąd. Na pewno zawodnik, tymczasem Minio, oj, mija się z rywalem, Plopski jest blisko i niestety Plopski wszystko będzie wiedzieć. Co za pech, jedna mapa, jedno spotkanie i tracimy gracza w ten sposób. To mógł być frag dla Polaka. Będziecie zamknięci w bombsite B, nawet go nie ma w kuchni. Tu muszą bardzo daleko drogę przejść, żeby się tam dostać. Szykują się z granatami, no i teraz jest to rotacja, bo daje znać Hampus, co się dzieje. Nikt, zdaje się, od pałacu nie będzie atakować, więc to jest ten plus. Lecą granaty i dopiero teraz od respa się pojawiają zawodnicy.
Nie Justin Pijamas i teraz może być problem, bo właśnie, wiedzą gracze nie po co się dzieje, teraz strzały Reza, na szczęście niecelny Innocent to wykorzystuje, ale tam w bombsite wciąż się czai jeden zawodnik, tu był Plopski, ale Innocent, jak teraz się odwinął! Dwa trafienia Innocenta, tam jeszcze był Zeter, który wcześniej baitował, próbuje trafić, ale Kay perfekcyjnie, killer kończy! 6-4 dla Anonimo, widać okrzyki, nice, Innocent zdaje się, krzyknął do swoich kolegów, uśmiech na twarzy mynia, to wszystko nas z pewnością buduje przed kolejnymi rundami. Innocent... nam to wszystko ratuje. Pięknie. Napisała Ola na Twitterze, dziewczyna Innocenta, że będzie to spotkanie oglądała jej mama, także pani Szymanowska, jakiego sobie pani córka cudownego kawalera wybrała. Naprawdę fantastycznego. Wspaniały to jest gracz Counter-Strike'a. Gratulacje. 4-3. Mynią ze snajperką, ale to wejście już w toku. Już za chwilę mogą terroryści atakować. Rzucony smoke, ale mogą terroryści przez niego wyjść. I to się właśnie dzieje. Frag dla Plopskiego tu jest na blisko. Kay, Plopski wychodzi na blisko, ale Kay z jednym fragiem. Mocno bity jest rywal. Jeszcze device, ale nic z tego. Kay za mocny. Plopski zostaje sam. Świetnie rzucony flash przez Snaxa. I Kay to wszystko kończy. Hat-trick dla Kaya. Mamy 14-15. Plopski wychodził na plecy. Tymczasem Hampus ten już w bombsite. Nie widzi go Innocent. Szuka tego headshota Hampus. O, Hampus. Oj, chyba na losie 40. Takie mam wrażenie. A tu niespodzianka, bo killer siedział w BS-ie. To wygląda znacznie, znacznie lepiej. Device 1-10. Milion euro. Tak się mówi w kuluarach. 1-10. No nieźle. Ciekawe, co teraz CEO nie po sobie myśli. A mógłbym wydać 2500 zł za Pawła Saja Pawełczaka i pewnie zagrałby lepiej. Tylko przy konektorze terroryści wchodzą, ale tutaj właśnie czeka Kay. Smog za chwilę jednak zejdzie i to będzie problem, chociaż Kay, jeden frag zdobyty. Hampus z odpowiedzią, Mynio od respa defensywnie. On tylko czeka, Hampus podchodzi na blisko, no i teraz niebezpiecznie, obity mocno Mynio. 3-3, bo Snack zginie. Mynio dostanie tutaj palakiem, musi wycofać Mynio. Czeka Hampus na ratujących zawodników antyterrorystów. Oj, będzie bardzo ciężko. Musimy tu ratować od respa. Spalił się Mynio niestety. I teraz wszystko w rękach Killara i Innocenta. Plopski pod balkonem, ale tracimy Killara. No i tylko Innocent przeżycie, ostatni żywy, Maneida, ale trzech zawodników przed nim, to będzie trudna runda, jeszcze Hampus na plecach, to naprawdę nie będzie łatwo. Podchodzi na blisko Innocent, ale na plecach Hampus i to jest koniec. 14-16, no brawo, brawo Ninjas in Pyjamas, naprawdę świetne zwycięstwo. Może dobrze, że wygrali to teraz, bo jakby była miała być kolejna powtórka, to bym tego chyba psychicznie nie wytrzymał. Zawsze mi się wydawało, że top 1 na Mirażu w Polsce to Pago. Ale myślę, że Pago Base'a na Ninjas in Pyjamas nie ustrzelił. Max 4 fragi bym mu dał. A Mynio? Łatwiutko. 5 eliminacji. Także sorry Pago. Mynio lepszy.